nie wierzę w organizacje turkusowe w tym sensie, że w końcu ktoś musi tą ostateczną decyzję podjąć. Nikt inny za lidera tego nie zrobi. Dzień dobry wszystkim. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie motywacja pracowników i branie odpowiedzialności za trudne rzeczy. Jak podejść do takiego pytania? No cóż, z odpowiedzialnością jest ciężko, ponieważ bardzo wiele osób nie chce brać odpowiedzialności za swoje decyzje, zarówno biznesowe, jak i życiowe. Bo odpowiedzialność to jest pewien dyskomfort, tak? To jest możliwość rozliczenia, to jest możliwość straty, to jest możliwość straty pracy. No to jeżeli człowiek od pracy bardzo zależy, to branie odpowiedzialności jest rzeczą trudną. Są wręcz osoby, które nie chcą brać w ogóle odpowiedzialności i wolą stać absolutnie w miejscu, tam gdzie pracują, gdzieś w jakimś małym miasteczku lub w dużym miasteczku, prawda, albo w dużym mieście, ale po prostu mówią, ja tutaj tylko pracuję, nie chcę brać odpowiedzialności za trudne decyzje. Czyli to jest pewien konkretny problem. Oczywiście są osoby, i też to nie jest ich aż tak dużo, one mają pewne predyspozycje menedżerskie, może trochę genetyczne, trochę wyuczone, które po prostu przejmują odpowiedzialność za rzeczy i zrobią to w sposób automatyczny. Albo jak dostaną jakieś zadanie, to po prostu chcą je wykonać jak najlepiej. Nie tak, żeby się odwalić, żeby skopiować, żeby się nikt nie przyczepił, tylko żeby jakby podnieść to na wyższy poziom, tak? Nawet wyżej niż oczekiwany przez przełożonego. Ale wspomniałeś o tym, że nikt się nie przyczepił. Ja też myślę, że wiele osób naprawdę dąży do perfekcjonizmu. I jak osoba dąży do perfekcjonizmu, to siłą rzeczy nie chce, żeby ktoś wytykał jej błędy. Więc też się zastanawiam, wiesz, na ile taki perfekcjonizm nawet w braniu odpowiedzialności za swoje czyny w firmie, czy życiowe eventy, czy wiesz, czy to jest zdrowe? No, można powiedzieć, taki skrajny perfekcjonizm nie jest skrajny, zdrowy. Nie. Tak? Skrajny nie. Chodzi, jeżeli... Ale jest... w ogóle taki nawet i zbalansowany. No, to jest tak. Perfekcjonizm często opóźnia podejmowanie decyzji, tak? Bo człowiek... nie jest czeka pewny, na ten najlepszy tak? moment. Najlepszy moment, kondycje. Że to dopracowuje idealnie, tak? A ktoś mówi, nawet znany tobie i mi, lepiej być pierwszym i nie od razu idealnym, niż drugim, piątym, dziesiątym i mieć to wszystko dopracowane, bo nie, no ta siła pierwszeństwa jest ważna, tak? I teraz perfekcjoniści i odpowiedzialność. No to jest temat ze sobą powiązany. Idzie to w parze, twoim zdaniem? Idzie to w parze, ale osoba, która jest perfekcjonistą, to też może być bardziej odpowiedzialna niż inne. Są osoby, które robią coś na odwal się i często kopiując, i one są, no nie bardzo chcą tą odpowiedzialność ponosić. Jest jeszcze jeden aspekt ważny, że często się zdarza tak, że to przełożeni nie chcą, żeby podwładny podejmował odpowiedzialność. No są mikromenedżerami i chcą wszystko idealnie kontrolować. Kto, wiesz, pierwszy instynkt może się pojawić, jak ja mam to komuś zdelegować, jak ja sam wiem, jak to najlepiej zrobić. No właśnie. Czy to jest pierwszy przejaw tego, że taka osoba może nie do końca mieścić się na przykład w definicji lidera w takim razie? Że... No tak, to ja powiem jedno. W książce tej mojej to ja poświęciłem osobny rozdział na opis mikrozarządzania i przejście z mikrozarządzania do delegowania odpowiedzialności. Jasne. I nawet stawiam tezę, że każdy przeszedł przez mikrozarządzanie, które ogranicza odpowiedzialność innych osób. Przy mikrozarządzaniu podwładni nie biorą na siebie odpowiedzialności, nawet to nie jest wymagane od nich. Jasne. Bo mikrozarządzający to sam chce podejmować te decyzje i wszystkie najważniejsze rzeczy robić samodzielnie, a nie wymaga tego od podwładnych. Natomiast lider
który deleguje i deleguje dużo właściwym osobom, to jest zupełnie inna sytuacja. Okej, okay. A jest coś pomiędzy mikrozarządzaniem a tym delegowaniem? Bo powiedziałeś, że zazwyczaj każdy na początku przechodzi przez mikrozarządzanie. To w takim razie istnieje jakiś, twoim zdaniem, proces. Nie wiem, skąd do tego mikrozarządzania? Jaki jest następny krok po tym mikrozarządzaniu, co się ludzie zazwyczaj uczą? No to ja powiem tak, że jeżeli odpowiadasz za siebie, a później za jedną, dwie, trzy osoby, no to możesz mikrozarządzać i to się jakoś tam dzieje. Natomiast jeżeli nagle odpowiadasz za 10, 100, 500 i 1000 osób, to wtedy już mikrozarządzanie nie jest możliwe, bo organizacja wzrosła. I nadal możesz być dyrektywnym menedżerem, czyli mało delegować, ale już pewne rzeczy musisz oddać innym, tak? Szefom działów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest droga pośrednia. Blanchard mówi, są sytuacje, kiedy ty musisz przejąć kontrolę i być mikrozarządzającym, ale w wielu bardzo sytuacjach możesz w pełni oddać odpowiedzialność swoim podwładnym. Tak? Więc to też nie jest tak, że ty jesteś zawsze albo delegującym, albo mikrozarządzającym. Okay. Są stany pośrednie i sytuacje, tak, właśnie o to mi chodzi. Że nie wiem, jesteś na skraju przepaści, jest minus 20 stopni Celsjusza i trzeba podjąć decyzję, czy iść w prawo, czy iść w lewo. Tak? I nikt nie chce podjąć tej decyzji. A ty musisz powiedzieć, hej, drogie dzieci, idziemy w prawo, bo ja podejmuję tą decyzję i uważam, że jest słuszna. No i to też są takie liderskie sytuacje, kiedy trzeba przejąć odpowiedzialność. Dobra. Natomiast sytuacją typową dla mnie jest delegowanie odpowiedzialności, żeby inni się spełniali. Dobra. To pytanie. Jak zapewnić pracownikowi, nie wiem, podwładnemu, może nawet komuś na równi, jeśli mówimy o korporacji, jak dać mu przestrzeń do brania odpowiedzialności za siebie? Jakie są, nie wiem, cechy albo sytuacje, w których ty wyobrażasz sobie, że takie coś istnieje? Przede wszystkim to jest zmiana mentalna w twojej głowie, jako menedżera czy lidera. Tak? Czyli musisz pogodzić się z tym, że rzeczy, które zlecasz komuś w pełni, nie będą zrobione tak samo, jak ty sobie myślisz. Tak? Ale też trzeba powiedzieć, że jest wiele dróg do osiągania jakiegoś celu. I nie tylko twoja droga jest najlepsza, bo zdarza się, że ta inna droga jest równie dobra, a może się okazać lepsza. Tak? Ja mówię, że takim najwyższym poziomem przywództwa to jest wychowywanie nowych liderów, tak? Czyli osoby, które tak jak ty potrafią dobrze delegować i przejąć w pełni odpowiedzialność za ich następne etapy życiowe, w tym pracę, w której będą zarządzać innymi ludźmi. Okay. I teraz można by powiedzieć, że jeżeli mówimy o braniu odpowiedzialności za trudne decyzje, to pierwsza rzecz to jest, żeby pokazać ludziom szerszy kontekst, tak? Że oni nie wykonują tylko jakiejś drobnej pracy. Covey to nazywał delegowaniem posyłkowym, takich drobnych rzeczy. Tak, tak jest często, szczególnie z młodymi, no associates. Właśnie. Tak. Wiesz, zawsze mówi się, że o, młody to klepie slajdy tyle. Tak jest. A fajnie jest jednak widzieć, jak ktoś daje ci no, choć troszeczkę przestrzeń do popisu. O, tak. I taki szerszy cel, tak jak mówisz. Tak. Ale co oprócz tego? Szerszy cel, tak, różne drogi do jednego celu, eksperymentowanie. Tak, no bo powiedziałaś o tym eksperymentowaniu. To jest bardzo ważny temat, bo w szkole nie uczą nas eksperymentowania. Pani z chemii zrobi jedno ćwiczenie i wie, ona miesza jedną substancję z drugą i wie, jaki będzie efekt, tak? Ale ta odpowiedzialność to jest jakby też nastawienie się, że można odnieść porażkę. I to nie jest nic złego. Eksperymentowanie zakłada nieskończoną ilość porażek, a później nagle dojście do tego właściwego rozwiązania. Czyli pozwolenie na eksperymentowanie jest bardzo ważne, choć bywa kosztowne. Tak? No i to jest jeden z elementów właśnie przy tym braniu odpowiedzialności. Jak możesz podejmować te eksperymenty,
to, no to daj swojemu podwładnemu taką przestrzeń do tych eksperymentów. Tak? I ona niestety czasami może być kosztowna. I to jest pewien problem, ponieważ firmy zarabiają pieniądze i wydają pieniądze. No i chodzi o to, żeby nie zatracić tej proporcji. Tak? Firma istnieje po to, żeby zarabiać pieniądze. No a ty jesteś w tej firmie. No właśnie, no właśnie. Wszystkich Sokratesów. Rozumiemy. Tak jest. Rozumiemy. Ale okay. To jeszcze powiem. No. Czyli trzeba powiedzieć takiej osobie, słuchaj, to jest zadanie trudne i ważne, daje ci, czynię ciebie w 100% odpowiedzialnym za to. I to jest bardzo ważna rzecz, bo to nie jest, no szefie, szefie, ale jak to ja skończę coś, to wiesz, to szef na to spojrzy i wtedy dopiero fajnie, tak? Nawet w naszych relacjach zdarzało się coś takiego, że nie wiem, starałeś się gdzieś na uczelni właśnie o przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Ej, czy to CV to jest dobre, czy tam jeszcze może coś docyzelować? I to jest zupełnie rozsądne z twojej strony. Ale są sytuacje takie, kiedy po prostu musisz wziąć w pełną odpowiedzialność. Możesz rozproszyć tą odpowiedzialność w ten sposób, że zapytasz się iluś osób, co o tym sądzą. To jest smart, tak? Że co dwie głowy to nie jedna, ale w zarządzaniu jest i w prawdziwym przywództwie nie wierzę w organizacje turkusowe w tym sensie, że w końcu ktoś musi tą ostateczną decyzję podjąć. Nikt inny za lidera tego nie zrobi. Tak? No i teraz jak do tego motywować, to właśnie dawać tą przestrzeń, podkreślać tą realną rolę, ale też ważne jest w motywowaniu, żeby cel firmy i cel twój był wspólny. Ty to robisz, żeby zrealizować cel firmy, ale rozwijasz to się w tym czasie. To jest ciężkie, bo często cel firmy nie jest do końca sprecyzowany. Często to jest takie, nie wiem, wiesz, ujęte HR-owymi ładnymi słowami, a nie do końca ludzie sobie potem utożsamiają się z takimi rzeczami. No to o tym będziemy mówić w osobnych odcinkach, ale ja tylko zaznaczę, że przynajmniej cel podstawowy jest taki, firma musi zarabiać pieniądze. Jak idzie na giełdę, to ma kurs rosnąć. Im bardziej się zarabia pieniądze, tym bardziej kurs rośnie. Tak? Poza oczywiście jakimiś panikami i tak dalej. Czyli ten cel jest dość jasny. I nie ma co krygować się, że ten cel jest inny. Tak? No ale jak przychodzisz do firmy i tam masz dla właściciela, właścicieli, akcjonariuszy zarabiać, to przynajmniej możesz powiedzieć, hej, robię coś, podejmuję odpowiedzialność, również za trudne decyzje, ale dzięki temu się rozwijam. Tak? Jak ja zacząłem być dyrektorem generalnym Nike, to później już nie miało znaczenia, czy ja podejmuję decyzję za 5000 dolarów, czy za 1 000 000 dolarów. To po prostu była kolejna decyzja, do której się przyzwyczajałem mentalnie, że muszę ją podjąć. Tak? Już wtedy nie wiedziałem, oczywiście zdawałem sobie sprawę, że to jest odpowiedzialność i mogę stracić pracę, jak podejmę złe decyzje, no ale czasami trzeba było takie trudne decyzje podjąć, które były bardzo kosztowne finansowo, no ale to jest zadanie lidera. Okay. I może na tym byśmy ten temat zakończyli, bo te wątki będą w następnych kontynuowane. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.